kiedy przyszłam do Europejskiego Centrum Solidarności z pomysłem powołania do istnienia Teatru Stocznia, to kochało mnie takie przeświadczenie, że warto do tej społeczności, tych sąsiadów stoczni wejść. Że jest to społeczność, z którą warto rozmawiać. Że w pewnym sensie jest to społeczność zapomniana. I istnienie jakby Teatru Stocznia, jakby jego korzeniami tego całego projektu są rozmowy z ludźmi. I to się tak zaczęło. A mój dziadek pod pomnikiem to zawsze jest w pierwszym rzędzie. A my dostaniemy mieszkanie. Rozmawiałam z mieszkańcami bardzo różnymi, w bardzo różnych miejscach, pytając ich, co myślą o tym sąsiedztwie stoczni, co myślą o tym, o tej przestrzeni, w której żyją, która jest w pewnym sensie jakoś zdewastowana. A główna inspiracja dla tego spektaklu to była Basia Chorzeleska, mieszkanka z ulicy Jaracza, która zainspirowała mnie, jakby wytworzyła taki klimat, który przenieśliśmy potem do spektaklu. Uratuj mnie, sąsiadko! Uratuj mnie, sąsiedzie! Uratuj od niemiasta! Wydaje mi się, że teatr to jest jedno z najdoskonalszych narzędzi do przemiany szeroko rozumianej. Wydaje mi się, że to jest narzędzie do transgresji również społecznych. Stąd wydaje mi się, że wejście z taką propozycją zróbmy spektakl o waszej społeczności, o waszej pamięci emocjonalnej, o waszych historiach i zaproponowanie, żebyśmy jakby podarowali tej społeczności takie wydarzenie, jest dla mnie szalenie ważne, bo wydaje mi się, że po pierwsze każda społeczność na takie wydarzenie zasługuje, ale też, że jest jej to niezmiernie potrzebne. Nie mówiąc już o tym, że teatr ma też taki walor zupełnie interaktywny, czyli że gdy się spotykamy w grupie teatralnej, to wydarzają się procesy, które się nie zdarzą, gdy się spotkamy w sklepie, nie wiem, na podwórku, czy choćby na jakimś, nie wiem, pikniku rekreacyjnym. Teatr daje nam głębszy wymiar i daje nam możliwość spotkania się w zupełnie innym wymiarze. Stąd jeszcze raz powiem, że jest to dla mnie jedno z najdoskonalszych narzędzi dla przemiany społecznej. Uratuj mnie, sąsiedzie! Uratuj!